Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Pokażę wam, jak zrobiłem nawadnianie w ogródku. Robi się późno, lecz nie czekam na jutro. Piszę radiem szybko, to skończy się domówką. Robi się późno, rozlewam kole z wódką. Siak amonak, kalanak, pożegnamy się jutro. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i fendi. Ona działa na mnie jak wódka i... Na początku nagrania nie ma dźwięku, ale to puszczę wam w przyspieszonym tempie i zobaczycie tylko, jak wygląda ta cała konstrukcja. A później już chyba coś tam zacznę gadać. Tutaj miałem problem na początku z wiertnicą, nie wiem czy zobaczycie. Wiertnica mi odpaliła od razu na wysokich obrotach, gaz się zablokował. No ale co, ale jakoś utrzymałem te wiertło. No i zobaczcie, jak budowałem to konstrukcję w przyspieszonym tempie. Może włączę jeszcze jakąś muzyczkę. Chcę się bawić z nią, bitwa z myślami wciąż dobija mnie bardziej. Choć chcę wiedzieć, co będzie dalej, więc pij bardziej, tańcz bardziej, buję swoimi włosami. Ona bardzo lubi ten vibe, ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i fendi. Ona działa na mnie jak wódka i... Koniec piosenki, tutaj jeszcze dobijam parę ostatnich gwoździ, zrobię jeden zastrzał, później zamulę, sprawdzę poziom, sprawdzam poziom na początku, tutaj widzę, zamulę te wszystkie nogi wodą, no i na to pójdzie Mauser. No i Mauser się już dobrze na tym trzymał, zresztą sami zobaczcie, jak to wyszło. Widzieliście, jak wkopałem już te baliki i zrobiłem konstrukcję. Mauser stoi, jest napełniony, tutaj było to zamulone wodą. I jest całkiem stabilnie, tak mi się wydaje. No i tak, zrobiłem tutaj. Tu już mamy, o kurde, mamy taką linię kropelkującą w tych dwóch skrzynkach. Później jeszcze tam dołożę do tych rządek, żeby też tego nie podlewać, tylko żeby się kropelkowało. No ale mam taki filtr, bo do Mausera, jak idzie pompa, woda z studni, no to może tam być jakiś brud i taki filtr bym tutaj założył. Tylko trzeba do niego teraz, on tak będzie, trzeba do niego znaleźć końcówki. Jakby można nawet tu przykręcić, ale dobra, znajdę końcówki. Tu mam takie wiaderko z końcówkami. I to by pasowało. To jest jedna końcówka i druga. No i super, jeszcze szybko złączam. 2 na 3/4 bym chciał zrobić, czyli te większe. To i to będzie na 3/4.
zrobię na 3/4, bo nie chcę, żeby było jakieś ograniczenie przepływu. Tak to będzie wyglądać, to znaczy dokładnie tak będzie to wyglądać. I to będzie przewód, wąż, taki jak ten, tylko na 3/4. Muszę sobie gdzieś uciąć kawałek. Tadam, z tego węża utnę sobie tyle. I tu zakładam, szybko złączę. Dobra, i tak to wygląda. I teraz ten przewód tu jest 1/4 cala, będę musiał go wymienić na 3/4. To nie będzie tak przepływ ograniczony. To będzie wpięte tu. I teraz przepływ filtra jest w tą stronę. Czyli tu. I to tu. No i dobra, kurde, jest gorąco, ale tak na chwilę odkręcę. No kapie, i tutaj jeszcze mam zawór, który mogę sobie otworzyć i zamknąć te dwie linie. Jak widzicie, kapie fajnie. No i dzięki filtrowi nie będzie się zapychać ta linia, bo to jest ważne, że się nie zapcha, bo tak to niektóre rurki mogą się, dziurki zapchać i będzie lipa, będzie trzeba czyścić. Trzeba wtedy korki z tyłu odtykać i czyścić to. Dobra, zamykam, bo jest za gorąco teraz na podlewanie. I tu zrobię trójniczek i tak samo będzie, będą tutaj podlewane warzywa, tylko nie wiem, czy jedna linia da radę, jeden przewód. Czy na przykład to nie będzie więcej wody się lało niż w doniczkach, bo w doniczkach będzie wyżej. Muszę się zastanowić nad tym. Chodźcie, pokażę wam jeszcze truskaweczki, jakie są. Idę zobaczę jeszcze, jak siano schnie, bo była łąka skoszona i teraz widziałem, że sąsiad przerzucał. Pięknie, piękny zapach.